W tym roku spełniam dwa swoje największe marzenia życia i dzisiaj podzielę się jednym z nich. Nie wiem czemu, ale mam coś takiego, że jak jeszcze tego nie ma, to nie chcę się dzielić, żeby zapeszać, ale już jest naprawdę tak blisko i ukrywałam to chyba od 8 czy 9 miesięcy. Pojawiła się tutaj panda, ponieważ ta wiadomość też jej dotyczy i to nie mało, a mianowicie powiększa się moja psia rodzina. Już niedługo lecę specjalnie do Hiszpanii po mojego wymarzonego pieska. Nie, ja zaraz zacznę płakać. Spójrzcie, dokładnie 26 września, czyli prawie że 9 miesięcy temu, dodałam takie stories na Instagramie, że szczególne znaczenie ma dla mnie taka zabaweczka. Właśnie wtedy zdecydowałam się, że piesek będzie na 100%. Oficjalnie zaczynam kompletowanie wyprawki, nowe zabawki, ale wymyśliłam taką rzecz, ponieważ to jest mój pierwszy film na YouTubie, nagrywam już 11 lat. Subskrypcji jest sporo przez ten właśnie czas wyświetlenia, kiedy były większe, bo nie było tylu osób, które nagrywają na YouTube. No i teraz te zasięgi jakoś są ucinane i wymyśliłam, że założę nowy kanał o pieskach, więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak ten piesek wygląda, tam mam dużo zdjęć, to wpadajcie na kanał. Link zostawiam Wam w opisie. Ogólnie akcja wygląda tak, że jeżeli tamten kanał mi nie pójdzie, mogę z powrotem wrzucać filmy tutaj, więc zobaczymy, jak to będzie. Przede wszystkim na początku muszę spełnić wymogi YouTube'a, żeby 3 filmy były dodane. No i osiągnęły ileś tam godzin oglądania, żebym mogła w ogóle zaaplikować do programu zarabiania, więc chciałabym to osiągnąć. Jeżeli macie ochotę mi pomóc w tym, to po prostu obejrzyjcie tamten odcinek. Dlaczego aż do Hiszpanii po pieska, zapytacie? Że ja będę Wam po kolei opowiadać, co ja w ogóle planuję na tym drugim kanale przyjemności. Będę Wam pokazywać, jak Pandziucha reaguje na swoją siostrzyczkę. Mamy już wybrane imię. Pozdrowionka z lustra, pokażę Wam dzisiaj, co mam na sobie. Właśnie tutaj nagrywam filmy Mierzymy, a panda jest jaś drożna, a ja już widzę, co ona zrobiła. Przyniosłeś zabaweczkę, to masz. Mam na sobie świetny sweterek z sieciówki, wrzucam Wam do niego linka, ponieważ jest z bawełny w niskiej cenie oraz ma takie fajne tutaj ażurowe sploty, więc jest idealny na tą porę roku. No i słuchajcie, nawet tutaj nic nie prześwituje, jest też w kolorze różowym, więc ode mnie to jest mega polecajka. Wychodzę z domu i zostawiam dla pieska fajną wspaniałość, żeby się nie nudziła. I słuchajcie, to jest totalny hit. To wygląda jak kubeczek KFC i w środku mamy kurczaki. Kurczaki są na dodatek piszczące, jak pieski lubią. Do środka można włożyć też przysmaki, więc będą się wysypywały. Piesek będzie czuł ten zapach. Więc bardzo Wam polecam taką zabawkę, jest mega tania i w ogóle jest z sieciówki, więc wrzucam Wam do niej linka, bo zrobiła totalną furorę, jak pokazałam Wam na Instagramie. Masz jeszcze jednego kurczaka, są tutaj aż 4 sztuki, nie wiem, ona chyba kosztuje 16 zł tylko czy coś. Siadam właśnie do windy, jak zwykle obładowana rzeczami. Mam wrażenie, że przed przyjazdem psa mam do załatwienia bardzo dużo rzeczy. Przygotowanie do przyjazdu psa traktuję bardzo poważnie, więc najpierw jadę przebadać psa mojego, co prawda bez niego, bo moja panda bardzo nie lubi weterynarzy, więc idę oddać próbki do laboratorium. Przyjechałam na chwilę do galerii zrobić zwroty i zakupy wyprawkowe dla pieska. Widziałam w ogóle, że w Sinsale są fajne rzeczy, więc wrzucę Wam linki do tego, co znajdę w sklepie, ale na pewno też w domu zrobię haul. W poszukiwaniu wyprawki dla pieska wybieram się do Sinsale. Może kogoś to zdziwi, ale ja Wam powiem, że bardzo polecam. Znalazłam tutaj ogromny dział pieskowy. Jakie to są piękne rzeczy i ceny też hitowe. Kurczę, nie wiadomo na co się zdecydować, ale ja szukam malutkich zabaweczek. O kurczę, moja pandziuszka miała identyczną smycz i szalki. To jest taki bardziej ozdobny gadżet, ale muszę kupić, będzie to pięknie na zdjęciach wyglądać. A tutaj w promocji taki plecak transparentny do przewożenia zwierzaka. Dość porządnie wykonany. 55 zł. To jest mega śmieszne. Okularki dla pieska na taką gumkę. W ogóle bardzo dużo w Azji widziałam zwierząt z tymi okularami. Lecę jeszcze do Pepco, ale podpowiem Wam, że najfajniejsze zabawki dla piesków znajduję zawsze na dziale dzieciowym albo jakieś po prostu akcesoria. Pierwsze co wchodzę, patrzy na mnie poduszka z Bambi. Nie no, to jest jakieś przeznaczenie.
Bardzo fajne są te malutkie zabaweczki. Nie, no nie wierzę. Co tu się wydarzyło? To jest po prostu jakaś kolekcja z Króla Lwa. Oj, ja bardzo Wam polecam te zabawki szeleszczące. Są w różnych kolorkach, widzę. Taki różowy króliczek słodki. Tutaj aligator. Fajna to jest cena i polecam to dlatego, że nie ma tutaj piszczałek, a nie wszystkie zwierzaczki lubią piszczałki. Tylko 10 zł. Takie legowiska fajne. Takie zwykłe, jak ja to mówię, pontony. Moje psy najbardziej lubią. Kocyki. Bardzo ładne w ogóle te akcesoria pastelowe i planuję kupić też jeszcze taki tunel. A kolejny mój ukochany sklepik, chyba numer 1 z działem zwierzęcym, to TK Maxx. Tu są naprawdę unikatowe rzeczy. I wchodzimy do raju. Tutaj zawsze jest tyle fajnych zabawek. To fajne rzeczy dla szczeniaczków. Tutaj jest w środku sznurek do gryzienia. Ta ośmiorniczka też super, bo ja szukam być takich małych zabawek. Są fajne, jak szeleszczą. No i też, żeby były wymiarowe dla ciułki. Tego typu zabawki są świetne, choć tutaj akurat są troszeczkę za duże. W każdym razie tutaj wystają różne zwierzaczki. Wsypujemy też do środka przysmaki. Zerknę, czy może jakieś fajne legowiska. Te z Nandok bardzo lubię, ale to jest akurat taki dość średni wzór. Ja lubię takie w kształcie korony od nich. Ale to słodkie różowe. Ale wiecie co, ten piesek to będzie jak rączka. Więc za duże. To jest fajna sprawa. Tutaj mamy takie legowisko do samochodu, do przyczepienia. Jest tutaj też miejsce do zaczepienia smyczki. Cena 189 zł, ale powiem Wam, że takie puchate, przyjemne. To legowisko jest ciekawe, zrobione z takiego warkocza. Jaka cena? 95 zł. Wiem, że kotki lubią się chować do budki, ale moje psiaki na pewno też lubiły, więc to też by im przypasowało do gustu. Ta sama firma, a cena to 125 zł. Tutaj jakieś przeceny, ale dużo przysmaków. Przysmaki mnie akurat tutaj teraz nie interesują. Tutaj takie fajne miseczki składane. Ręczniczki z mikrofibry z takimi pieskowymi haftami. Czy wasze psy lubią świnie, bo moja panda kocha. I ten odgłos jest zawsze taki śmieszny, choć ona odgryza szybko ucho i później ta świnia aż tak nie gada. Skawka dla kota. No dlaczego tylko dla kota? Mnóstwo szamponów, ale akurat ja mam swoje sprawdzone i też szczeniaczka od razu nie będę kąpać. Jeśli chodzi o resztę zabawek, to raczej są za duże. Zawsze też mi się podobają jakieś miseczki tutaj świetne, ale wiecie co? Nie ma takiego najfajniejszego wyboru. To jest ciekawe, ale miseczki mamy, więc nie tego szukamy. Są nawet takie baseniki dla pieska. Zobaczcie, że tutaj się podłącza węża i taką fontannę robi. To jest świetne. Tutaj jest podłączenie też jakieś do węża. Można pić wodę. No ale to, że tak powiem, z takich bardziej gadżetów. Wracam już do domu, ale po drodze jak zwykle paczkomat. Wypraweczka dla pieseczka. Pandeczka już zainteresowana. Tu jest, słuchajcie, wszystko Sinsay, ale wrzucam Wam linki, dlatego że nie we wszystkich sklepach stacjonarnych mają te zabawki. Najfajniejsza rzecz, mata węchowa. Tutaj w środku sobie chowamy przysmaki, piesek węszy. No tutaj myślę, że będą obydwa psiaczki się bawić. Pokaż, bo ja chcę pokazać cenę. Jest to w ogóle hit, ponieważ kosztuje tylko 29 zł. A spójrzcie, jak piękne kolory, ślicznie wykonana, a panda już od razu zainteresowana. Jak panda nie pozwala mi czegoś pokazać, to wiedz, że coś się dzieje. Tutaj jest totalny hiciorek. To wygląda trochę jak takie warzywko. Szeleści. Ma sznurki na końcu, ale to się w ogóle rozwija i również staje się to matą węchową. Tu możemy również pochować zabaweczki, przysmaki, znaczy się. I tego cena to jest tylko 16 zł. A szeleszczące zabawki dla psa są naprawdę hitem. Ona już nie pozwala tego zabrać. Mówię Wam, Sinsay teraz jest totalnym sztosem. Szeleczki panda miała takie, jak była mała, no to bardziej traktuję jak taki element ozdobny, ale warto zrobić sobie zdjęcie, jak macie małego szczeniaczka, kociaczka, czy po prostu małe zwierzątko, właśnie w takich skrzydełkach anielskich. Tutaj mamy cenę tylko 13 zł. Ta zabawka chyba przebiła ten kubek KFC. Ona mi nie daje żyć. Kolejna zabawka, która dla pandy nie będzie, bo właśnie z pandą nie uczyłam się takich rzeczy. Tutaj jest tunel, a szkoda. Tak naprawdę kocia zabawka, ale może być i dla piesków. Chodzi o to, że jak rozkładasz taki tunel, piesek przez niego przechodzi, zachęcasz go, dajesz mu nagrodę, to wtedy
on zyskuje pewność siebie, jest bardziej odważniejszy. Tutaj jeszcze za 6 zł taką zakrywkę, można to właśnie użyć jako zakrywkę do puszki, do mokrego jedzonka. Rozpakuję jeszcze te paczki paczkomatowe. Kolejny temat mojego przygotowania do psa to zakup witaminek, ale tym razem dla mnie, dlatego że za chwilę, dosłownie za 2 godziny, jadę wyrywać ósemkę. A co to ma z tym wspólnego w ogóle? Powiem wam szczerze, że tak jak jest mały piesek, to tak jak jest malutki dzidziuś, jest dużo zamieszania, dużo zaangażowania i dużo czasu, więc zobaczcie, Paduszka już ma 5 lat. Ona, jak ja się źle czuję, ona to rozumie, ona to czuje i wtedy nie wymaga aż takiej wielkiej opieki. A gdybym miała robić to, wyrywać tego zęba, wiecie jak to jest, wyrywanie ósemki jeszcze do takiej skomplikowanej, chirurgicznej, no to na różne rzeczy trzeba być przygotowanym. Wczoraj właśnie gotowałam dużo zup, krem, żeby mieć co jeść. No a taki maluszek to jakby tego nie rozumie i to, że ty się źle czujesz, to jego to nie interesuje, więc chciałabym mieć załatwione jak najwięcej rzeczy przed jego przyjazdem. Otwieram te paczki. Właściwie tutaj mam takie rzeczy, które normalnie na co dzień biorę, ale też uzupełnienie zapasów, więc mogę wrzucić wam w ogóle linki do tych produktów. Pierwsza, witaminka Adek. Ona jest w kropelkach. Z tej samej firmy kupuję również witaminę D i bardzo ją polecam. Panda myśli, że to coś dla niej, ale jednak nie. Tutaj nowość, tego jeszcze nie próbowałam. Wcześniej miałam to w saszetkach, tutaj kupiłam taką witaminkę C w płynie, bo nie wiem jak to będzie z połykaniem tabletek, więc może być to łatwiejsze. A witamina C, no dla mnie jest konieczna przy rekonwalescencji wszelakiej. Tę witaminkę byś wypiła? Kupiłam nową Omegę do wypróbowania, tutaj z firmy Norsan. Też właśnie na Allegro wszystko kupuję, no bo tam ten Smart się najbardziej opłaca. I mam jeszcze selen. Tego jeszcze nie używałam, zawsze miałam w tabletkach, a teraz tak jak mówię, to co mogę, to staram się w płynie i on jest taki w sprayu. To ogólnie dla tarczycy też selen dobry, ale przy ekstrakcji zęba jak najbardziej. Myślę, że to jest właśnie ta cecha, której nie znacie we mnie. Zobaczcie, tutaj jest mój mały piesek, tak może się pokaże. Chodzi o to, że zawsze chcę się maksymalnie przygotować do każdego wydarzenia, więc dajmy na to, jak gdzieś jadę, to wcześniej szukam, gdzie jest parking, patrzę sobie na Google Street View, jeżdżę. Tak samo, jak mam jakieś zabiegi, operacje i tak dalej, też patrzę, jak mogę wspomóc mój organizm właśnie czytając różne badania naukowe. To jest dostępne dla każdego. Ja przechodząc, nie kłamię, do każdego lekarza, wszyscy się mnie pytają, kim jestem z zawodu, czy jestem dietetykiem, czy jestem lekarzem, czy jestem po medycynie, czy po czymś, bo ja po prostu pytam, dopytuję dlaczego, bo wcześniej o tym czytam, bo uważam, że zdrowie to przede wszystkim mamy w swoich rękach, więc jakbyśmy mieli sugerować się opinią jednego specjalisty, a wiecie, no nie wiemy tak naprawdę, jaka jest jego wiedza, czy on tą wiedzę aktualizuje, a w tych czasach, gdy mamy to tak naprawdę pod ręką, możemy sami się zainteresować i po prostu zadawać pytania. Oczywiście nie mówię, że jestem alfą i omegą i o wszystkim wiem, ale gdy pojawia się jakiś problem, gdy jakaś sprawa, to ja po prostu się interesuję. Więc tak dlatego też jakieś tam zakupy suplementacyjne, tak dlatego też piesek w Hiszpanii, bo po prostu się interesuje i jak widzę osiągnięcia tej hodowli, piękne pieski, jakie to są linie, to mówię, moje marzenie. I w końcu one się spełnia. To tak wszystko pięknie wygląda, że co sobie zaplanuję, to się dzieje. Natomiast różnie jest. Dużo też stresu wokół tego. Jedną rzecz dopinam. Bardzo gruby temat, o którym jeszcze nie mówię, bo tak jak mówię, nie chcę zapeszać, ale jak wam opowiem i moje różne historie z tym związane, ile nerwów, ile przepłakanych dni i nocy, żeby w końcu się udało, to tylko ja wiem. Więc tak samo, patrząc na, nie wiem, jakiegoś youtubera, czy kogokolwiek w internecie, można powiedzieć, ale on ma fajne życie. Tylko prawda jest taka, że pokazujesz wycinek swojego życia. Ja chciałabym się bardziej otworzyć, może uda się na tym kanale pieskowym, nie wiem, może powinnam jeszcze jeden kanał założyć, vlogowy, zobaczymy. W każdym razie widzę, że ten internet się zmienia i jakoś chciałabym się dostosować. Na pewno będę wam relacjonować całą podróż, przyjazd. Ojej, dobra, kończę już, bo zaraz się rozgadam i to będzie wywód 10-minutowy, a teraz chyba bardziej lubiane są
krótsze formy, więc dziękuję. Wpadajcie na mój drugi kanał pieskowy, link w opisie. I linki w opisie do tych pieskowych zabaweczek również znajdziecie. Buźka, pa!